Siema, to ja. Będę grał w grę komputerową, która się nazywa Margonem Steam.com. I kurwa, nie spodziewałem się nigdy w życiu, że będzie coś takiego na Steamie, ale pomyślałem sobie, że może jest to jakaś opcja, żeby... Kurwa, jaki ten zegarek jest ciężki, kurwa. Chuj w niego. Czy nie wiem, jakoś tak się nie mogę przyzwyczaić, czy kiedy rozpie... Bo przed tym, jak rozjebałem klawiaturę, to jeszcze już biurko mi się rozpierdoliło i nie chciało mi się naprawiać tamtego. I właśnie nie wiem, o co chodzi w tej grze, naprawdę. No, jest to na nowym silniku, jak widzę. Ja założyłem tylko postać i kurwa, i jeszcze miałem taki przypadek. Czemu tu jest kurwa dźwięk? Ktoś mi nick podpierdolił. Player not found. Ej, dobra, trzeba wyłączyć dźwięk. Bo zaraz mi garmory podpierdoli jeszcze to. Nie, po prostu nie chcę słuchać tego. Naprawdę nie chcę. O co tu chodzi? Ja myślałem, że... Aha! Tell me something about the professions. Mamy 7 profesji do wyboru. Nie, żartuję. Dobra. Śmiesznie, że tak wybieramy. A kim chcemy zostać? To jest dobre pytanie w sumie, bo szczerze to nie mam pojęcia. Zróbmy może jakieś losowanie. Takie kurwa śmieszne. Ja może zaraz coś bym odjebał, nie wiem. Jakiś kurwa rzut monetą. Gdzie mam portfel? Dobra. Zastanowię się. Pójdę zapalić i się zastanowię. Dobra, wiecie co, plan jest taki ogólnie, że dzisiaj można coś tam ogólnie posiedzieć sobie, jest sobota, jest majówka i tak dalej, więc można ponagrywać sobie tego Tempesta, jak okaże się, że jest to coś ciekawego, to w sumie można poświęcić trochę czasu. Jaki mam pomysł na to? Facebook wyłączony, żeby tu nie było. Iloma kostkami chcesz rzucić? Jedną. Bo wiecie, jest 6 tych profesji, to w sumie jakbym rzucał kostką. Ja kostki tutaj nie posiadam. Więc sobie skorzystam z internetowej. Dobra. 5. Tracker. No dobra. Jak każą, to niech będzie. Beka by było, jakby mi magiem kazali grać. No ale dobra, niech będzie. Zostałem trackerem. Super. A tu ogólnie nie wiem, to funkcjonuje w jakiś sposób. Co, mogę sobie to wyzoomować? Nie. Oddalić? Nie. Bo przynajmniej kont... A, bo... Zapominam. Aha, to ja nawet konta nie mam. Dobra, pytanie, czy to działa ogólnie na jakiś taki... Bo ja nie jestem przyzwyczajony, bo zwykle Margonem ogólnie było na przeglądarce i wiecie, mieliście coś takiego, że mogliście sobie to wyzoomować i tak dalej. A tutaj... Nie. Tutaj nie ma jakby czegoś takiego. Czat i tak dalej, konsolka. Można hotkeye ustawić na to, skillsy, questy, craftingi. No spoko. Więc można. Konsolka full screen. Weźmy sobie to też, może da się to przełączyć. Dobra, tutaj help. No, potrzebowało pomocy na pewno. A tu jeszcze tu jest. Ile tego jest? Sporo. Premium, dobra. Dźwięk. Mi chodzi o to, jak mogę tutaj ustawić. Wiecie, skalowanie, czy mogę jakoś zmienić. Portable map. Ok, coś tam jest. Crafting chat. Gracze na lokacji. Dobra, wiecie co, może konto jeszcze stworzę, bo ja nawet tu konta nie mam. Tutaj wyglądało to w ten sposób, że od razu sobie tworzysz postać, a konta nie tworzysz. Oko, to wyszło tak, że na... W stronie ogólnie gry tutaj nie było żadnego przekierowania, po prostu tutaj klikasz, rejestrujesz się i masz jakieś tam bonusy nawet za to. Dostałem jakieś legendarny skrzynkę dostałem, spoko. Dobra, więc jak coś, to można dzisiaj coś nagrać, tak? Czekajcie. Czy ja tutaj nie mam nic bardzo kompromitującego? Chyba nie, wydaje mi się. Music Basic, bity i tak dalej. Ustawimy sobie coś na zapętlanie w sumie. Żeby coś tam leciało, bo najgorsze jest ogólnie to,
w tym wszystkim, że jak nagrywasz ogólnie na YouTube'a i wrzucasz coś na YouTube'a, że na YouTube'a nie robisz streama, to ci to kurwa mogą usunąć. Znaczy usunąć. Usuną ci prawdopodobnie albo zarabianie z YouTube'ie i będziesz miał jakieś tam ostrzeżenia i tak dalej, albo no po prostu są problemy jakieś po prostu z tym wszystkim. A na przykład jak na Twitchu, czy na ogólnie na streamie, czy to na YouTubie, czy na Twitchu, odpalisz jakąś muzykę, która tam nawet jest opatrzona prawami autorskimi, to nikt się o to nie przypierdoli. Szczerze wolałbym nagrywać streamy. Skip the tutorial. Nie, ja chcę się dowiedzieć. Chociaż nie wiem, czy to był dobry pomysł. Teraz będą mi kazali coś robić. Hear me. Aha, spoko. Ale dosyć oryginalne, że rozpoczynamy ogólnie w takiej lokacji, tutaj jakiś... Aha, Heros. Ale widzę, że to jest ogólnie zrobione na tym praktycznie... To jest praktycznie to samo, co jest na komie. Aha, to ja dostaję unikatowy łuk na pierwszym levelu i unikatowy... Ej, ten świat zaczyna mi się w miarę podobać. Znaczy podobać, no... Zobaczymy. I co, ja mam na pierwszym levelu drugiego pocisnąć? No w sumie jaką mam, to dam radę. Tu są jakieś nietoperze, których tak naprawdę nie ma. Aha, czemu ja w ogóle straciłem życie? A, bo... Przecież założyłem przedmioty. No ale widzę, że też gra prowadzi nas ogólnie za rękę i w sumie tak naprawdę to nie będzie jakiegoś tam wielkiego wyzwania. Co to jest ogólnie? Prawdopodobnie z tego będziemy tworzyć jakiś przedmiot i będzie to jako... Pewnie zabijemy tych trzech i stworzymy z tego jakiś przedmiot, pewnie jakiś heroik. Oj, tak. I tutaj poleciał nam heroik i zapewne zaraz poleci nam legendarka. Więc schemat dosyć, już widzę, łatwy. Nie lubię schematycznych rzeczy. Lubię, gdy ktoś mnie w grze potrafi naprawdę zdziwić, zaciekawić, zaskoczyć. Wow, pierwszą legendę zdobyliśmy. To mogę dać tytuł... Margonem Tempest Legenda. Zdobyłem legendę. Widzicie, ja jeszcze jestem takim burżujem, że nie chodzę tutaj w zwyklakach, tylko ja od razu w unikaty się ubieram. Od pierwszego levela. I zapewne dostałem coś od ciebie. Aha, jakieś gówno dostałem. Serum z pająka. Księżycowo jasne... Coś tam, kurwa. Dobra, tutaj też jest jakiś tutorial. Tutorial. Aha, crafting. Ja tego craftingu jeszcze dobrze nie ogarniam, tak szczerze. Nie mamy żadnych recept. Mamy. Już mamy. Energy shot. Aha, czyli zapewne za pomocą tego będziemy mogli jej pomóc. Heal. Nie. Gdzie ja jestem? Ej, serio, gdzie ja jestem? Co to jest za miasto? Ej, serio, gdzie ja jestem? Czy mogę zobaczyć swoją lokację? To są wszystkie mapy. No tak wygląda, jakby niby wszystko było, ale nie jestem pewny. Nie, dzisiaj za trzy odcinki myślę, że sobie tak nagramy ogólnie, coś tam sobie pogadamy, poświrujemy i tak dalej, że śmiesznie będzie. Tylko ja nadal nie wiem, gdzie jest moja lokacja. Naprawdę. Local map. Nie mam pojęcia, szczerze, gdzie jestem. Hi. Naprawdę. No to nie, no widzę, że tutaj gra mnie trochę zaskoczyła. Wow, będę musiał się w zwyklaki ubierać? No nie. Co to jest? Jakiś boksik. Want. Ej, dobra. Spoko. To warto ogólnie robić, widzę, te questy. Te startowe, tylko pytanie, czy one się już nie skończyły. Bo może tak być. Outfit dostałem nawet. Jakiegoś latarnika. Spoko. Jakbym ogólnie był w Margonem, które znałem, to bym wiedział, gdzie mam iść. To tylko tutaj jakieś mnichy są. Czy ja naprawdę jestem u jakichś mnichów?
Kurwa. Co to jest? Jakieś gnomy, bez kitu. Zabiję go, zabiję go. Muszelki. Utopce. Może utopce. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Vipery są na drugich levelach. Skillsy? A, nie, to po prostu są tutoriale. Masked Bandit, ale nie, no ciekawe ogólnie, że już tak od najmłodszych, powiedzmy, leveli mamy kontakt z takimi, wiecie, przeciwnikami, którzy są bardziej humanoidalni. I mogą, no i jest to fajne na pewno. Taka odskocznia od tego zwykłego ogólnie Morgonem. No 500 złota warte. A ja nie mam w ogóle złota. To jest właśnie fenomen, że ja nie mam złota. Zupełnie. Fenomen jest też taki, że ja nie wiem zupełnie, gdzie ja mogę się tutaj wyleczyć. Szukamy jakiegoś ziomeczka. Ty wyglądasz na kogoś, kto może mnie uleczyć? Możliwe. No, ty wyglądasz na kogoś, kto mi robi questa. Znaczy zleca. Ale nadal nie wiem. Ale nie, no nawet tak dla beki z ciekawości porobię te questy, bo widzę, że tutaj wydaje się to dosyć ciekawe. Tylko pytanie, gdzie ja się kurwa wyleczę? Luigi i Mario. XD. Masakra. Bo wiecie, za dużo. No nie, ty jesteś jakimś grabarzem. To są jakieś duszki. Nie no, wszystko fajnie, tylko gdzie ja się kurwa wyleczę. To mnie ciekawi. Ty. Nikt mi nie wygląda na taką osobę, która by mnie mogła wyleczyć, serio. To jakiś jakby uniwersytet był, albo jakaś szkoła. O, grzybki miałem zbierać, dobra. No to chyba nikt mnie nie będzie leczył w tej grze. Będę musiał polegać wyłącznie na tym, żeby kupować sobie miksturki albo co level. Ile mam w tym questie ogólnie pozbierać tego gówna? 15. No damy radę. Ale lokacja ciekawa. I tak naprawdę ja nie wiem, czy może to jest taka lokacja na początku, a potem wywali mnie do takiego normalnego Margonu, jakiego my znamy. Czy to naprawdę cały Margon został przybudowany? Bo nie wydaje mi się. Ciekawe. Ciekawa gra. To się nazywa dynamiczne MMORPG, a nie jakieś tam normalne Margonem. Mhm. Jakbyście chcieli ogólnie wiedzieć, co leci w tle, to lecą jakieś psychodeliczne bity, które ogólnie stylowo mi pasują, tak? Z racji tego, że bity, które nie są obarczone prawami autorskimi, powinno się normalnie móc puszczać. Chociaż powiem wam, że jest też haczyk, bo jak ja puszczałem na przykład kupioną własną ogólnie płytę Polonu Białasa i miałem ogólnie, pisałem na Messengerze, czy mogę z niej nagrywać i tak dalej, to dostałem takie pozwolenie, jednak że YouTube niekoniecznie chciał zrespektować to prawo i ponoć powszechnie było przyzwolenie na używanie tych ogólnie kawałków, że tak to powiem. No ale cóż. Dobra, tu był jakiś. Tu są ogólnie coś kupcy, tak? I oni co mi sprzedadzą? To nie dla mnie. Ty bardziej. Aha, czyli tutaj są ogólnie dla wszystkich ogólnie profesji, to powiedzmy. Ty też raczej mi nic nie sprzedasz. Do tego ziomeczka chyba trzeba iść. Tylko ty chyba bardziej na ławce mi sprzedasz, co? Nie, na trackera. Dobrze. Tylko chyba sobie po prostu kupię już na 7 level. I nie będę się bawił w to wszystko tak naprawdę. Jakaś tam recepta i tak dalej. A spoko. Weźmy sobie jeszcze bandaży. Mamy coś golda? Aha, bo my zrobiliśmy questa i do tego mamy pieniądze. No w sumie to by się zgadzało. No ale dobra, pochódźmy sobie. Ile już to się nagrywa? 10 minut, a już przez te 10 minut to ja sobie życie w tej grze ułożyłem. Nikt mi nie odpisał. Ile ogólnie jest ludzi? Ja nie wiem, jak tu nawet wejść w statystyki, w jaki sposób mogę zobaczyć wiele rzeczy. Sporo rzeczy mnie tu ciekawi. No ale tak ogólnie dla głupoty, dla rozrywki i tak dalej można zobaczyć. Jak to tutaj to wygląda wszystko.
więc nawet jeśli nie będziemy tu grać, to zawsze warto poznać coś takiego, myślę. Ktoś mi wybił tutaj tych duszków. Wejście mamy tylko na lewo, więc myślę, że wbijemy ten 7 level, zrobimy tego questa i zaraz bijemy lotę stąd tak naprawdę. Możemy iść tych pozabijać jak na razie, skoro tam gdzieś jeszcze respią. Tutaj w ogóle grupka trzech jest. Tylko tam jest elitka. Tylko obstawiam. O, mogę tam normalnie iść. Fajnie. Nie, myślałem szczerze, że to jest jakieś questowe, że będę musiał klikać w jakiś krzaczek i że to mnie przeniesie, tak jakby na logikę Margona ogólnie to wyglądało. Ale nie, tutaj jest po prostu elitka i tyle. Elitki, które... Tutaj herosi są od pierwszego levela. Znaczy herosi, no wiecie, to takie questowe. Ale jeśli tu jest taka elitka, z której leci tam jakiś unikatowy łuk, powiedzmy na piąty level, czy jakiś inny badziew, no to spoko, taka odskocznia od Margona przynajmniej jest. Że nie musicie wbijać jakiegoś tam wielkiego levelu, żeby coś tam podziałać, tylko już od najmłodszych. Macie styczność ogólnie z grą, jaka jest po prostu. O, nawet miksturki latają. 7 level. No i to jest ekspowisko, a nie jakieś tam jelenie czy inne żuki. Dobra. Kiedy ja zrobię ogólnie tego questa? Prawdopodobnie to muszę wszystkich wybić. Mam nadzieję, że nie będę musiał czekać. No nie, jeszcze... No to w sumie całość, tak. Myślałem, że ogólnie jest tutaj też zejście i że to przypomina, powiedzmy, taką trochę nekropolię. Ale jednak nie. Dobra, trochę tych przedmiotów by mi się przydało pozbyć, zanim ogólnie ruszę dalej. Dobra. To mogę założyć. Myślę, no to nie będzie mi potrzebne. Nie, bez przesady. Myślę, że założymy sobie wszystko, że niby spoko są te przedmioty, że są. Ale wydaje mi się, że te zwykłe na 7 level będą lepsze. Denerwuje mnie to, że nie mogę jakoś przybliżyć tej gry, chociaż ona jest troszeczkę bardziej czytelna, jeśli patrzymy na całokształt ogólnie gry. To tak, jest bardziej czytelna, jednak... Trochę denerwuje, co? Bo ja przynajmniej jestem przyzwyczajony do takiego starszego Margona, jeszcze starszego nawet, szczerze. Gdzie te Margony wyglądało troszkę inaczej. I... Była też trochę inna mechanika gry. No ale cóż, gra się zmienia, świat się zmienia, wszystko się zmienia i trzeba za tym podążyć. Super czosnek dostałem. Dobra. Jeszcze może zanim ruszę, to kupię sobie trochę więcej strzał, bo myślę, że ja tutaj nie będę zbyt często przychodził, kiedy już opuszczam tą wioskę, więc kupmy sobie zapas strzał, a że jesteśmy tropicielem, to jednak będziemy z tych strzał korzystać. Może się wreszcie dowiemy, gdzie my jesteśmy i czy, nie wiem, wylądujemy zaraz w jakimś starych ruinach, czy... Aha! Czyli to po prostu była szamańska osada. No ta. No te. To była po prostu szamańska osada przerobiona. Ale pytanie, czy to będą w ogóle jakieś różnice? Wiecie, że to jest tylko jeden świat? Naprawdę. Wilki mają 9 level. No w sumie to zostało tak zmienione, że przez te wilki... Ale ile ich jest? Znaczy, ja też tak patrząc od góry z mapy, to widzę wszystkie wilki tak naprawdę. Nie wiem, czy herosi zostali tutaj zmieniani, czy może jest to samo tak naprawdę. I tak naprawdę sama zmiana to jest tylko wioska startowa i tyle. No, nie mam pojęcia. Cóż, więc jak na razie czeka nas tuczenie jakichś wilków. Mam nadzieję... Znaczy, mam taką zagwostkę, czy mi ogólnie wyczerpania dzisiaj starczy. Skoro zamierzam sobie dłużej pograć, ale wydaje mi się, że no bez przesady, chyba 6 godzin nie w ekspie. Więc, no, bo zaraz zamierzam ogólnie gdzieś tam do sklepu pojechać, ogólnie zaraz na miasto. I wrócę jeszcze potem. Myślę, że to zrenderuję przez ten czas i będziemy nagrywać dalej. Bo dzisiaj mam ogólnie taką ochotę, żeby po prostu sobie trochę ponagrywać, trochę pogadać.
Więc. Jakbyście chcieli wiedzieć, po co jadę, to zapewne się domyślicie, po co jadę. Nie, w sumie jest majówka, ogólnie jest sobota, więc tak naprawdę zaraz czeka cały tydzień pracy. I koniec tego wolnego. Człowiek aż głupieje od tego wolnego, moim zdaniem. Serio. Dobra. Nie wiem, zobaczymy tornek. Czy coś tu się zmienia? No tornek to... O, super, te same achievementy jak widzę. Chyba nic. To sama bieda. Że tak powiem. Teleport do tornek, od którego jest levela. Aha. My już mamy wszystkie teleporty. No tak, bo to jest rozleniwienie już. Swordsman from Itam. Dobra, ale nie, to też rzecz, która mnie będzie bardzo ciekawiła, jak tutaj wygląda sprawa z depozytami. No zapewne będę musiał 1M zapłacić, którego nie posiadam. Ale mała to jest mapka, nie? Full screen. Nie, nagrywa się wszystko normalnie, co? Na full screenie. Czekajcie. Te. Więc lepiej będzie, jak będziemy na full screenie. Możemy korzystać z dobrodziejstw ogólnie tej gry. A naprawdę nie da się tutaj. Quit game, help, settings, general. Nie ma czegoś takiego jak skalowanie. Tak, plus. Nie mam pojęcia. No ale dobra. Są jakieś tam przedmiociki po 5M. Wow, ktoś nawet. 130 level ma. Nawet nie wiem, jakie są tu levele, szczerze. No ale na pewno są jakieś chore pojeby, co już nakurwiają dobry czas. Ojeju. Ale wydaje mi się, że to jest taki margonem kom, bez kom. Znaczy, to jest, no wiecie, nowy interfejs i tak dalej, to jest zwykły świat, tylko że po prostu to jest na Steamie, jest zmieniona ta wioska i w sumie to chyba tyle, tak mi się wydaje. Więc... Myślę, że no, tak jak na początku byłem bardzo taki zaciekawiony ogólnie tą grą, znaczy, no tą grą, jakby nie patrzeć, to jest zupełnie inna gra. To powoli mój entuzjazm opada. Questy na ity na 50. Nawet nie wiem, o co chodzi. Tu jest jakiś kotek. Nie wiem, może ty coś tutaj masz dla mnie ciekawego. Pewnie przynieś mi mnie. A, to chyba wiem, co to jest. Wiecie, ja też w tych questach ogólnie nie siedzę już tak dobrze jak kiedyś, więc mam prawo nie wiedzieć niektórych rzeczy. Co to jest? Niebieski proszek. Aha, no to możliwe, że jakiś event po prostu. A jestem głupi i nie wiem, o co chodzi. Już powoli takie rozczarowanie. Nie, myślałem, że... Wiecie, jak ja na początku zaczynałem grać na kom, to było coś takiego, wow, tutaj jest tamto, tu tamto. I teraz wbijam do tego Tempest, znaczy nie, jak to się nazywa, no Steam po prostu, tak? I myślę sobie, no nie no, zmienione tyle, gdzie ja się pojawiam, ja tu profesję wybieram dopiero. Patrzę, nie no, ja już herosów biję, legendę nawet zdobywam. A tu takie, no... Spoko, to macie wdrożyć do tego, że jest tak fajnie. A potem jest klasycznie po prostu. Klasycznie jak z zwykłym Margonem. Już chyba jakiś czas istnieje ten Steam. To Margonem na Steamie. Tak myślę, że za 2 miesiące. Zresztą ludzie pamiętam, że gadali o tym. Ja też tam postanowiłem ogólnie nagrać o tym. I się zdziwiłem. Ja myślałem z początku, że to jest joke, nie? I się okazało, że to nie jest joke. Że to jest naprawdę. Że naprawdę. Oni postanowili zrobić Margonem na Steamie. To pewnie będzie taki wypał, jak on nie wypał. Więc myślę, że dupy nie urywa. Srebro? Co to, droga tworzenia? Aha, nie mam kilofa. Pewnie, jakiegoś. Co to jest za jaskinia? Bo ona zwykle była prywatna.
Aha, to. Tylko, że to było zawsze tam w innym miejscu, więc to mnie trochę dziwi. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że zaraz skończymy ogólnie nagrywanie. Ja sobie w międzyczasie może coś tam wbiję. I nie wiem, szczerze, tak jak na początku, no tak jak mówię, no ten entuzjazm mój mija i ja nie wiem, czy jest sens, czy nie lepiej będzie, jak jeszcze dzisiaj nagram coś dla was z jakiegoś Berufsa i po prostu pocisnę jakieś beki i tak dalej, nie? Bo no, to nic ciekawego nie będzie, co ja mam pokazywać, jak ja wbijam od 15 levela do 20 levela na jakiejś tam nekropolii i tak dalej, to nie wydaje mi się jakimś ciekawym pomysłem na grę. Bo można lepsze rzeczy zrobić. Nie wiem, jeszcze się przejdźmy tutaj. No kurwa, tutaj chyba raczej nic się nie zmienia. Nie wiem, może popytałbym kogoś. Chociaż tak średnio mam kogo pytać, bo ja w tą grę nie gram za często, więc wiecie. Ale zauważyłem, że jest dużo tych starożytnych aż logów. Aż kłodów. Nie mam pojęcia. Może są bardzo małe zmiany, że nie, może jeden quest tam dodany, czy coś takiego. Dobra, wiecie co? Myślę, że ja będę kończył. Jak coś, to jeszcze się widzimy. Siema.